Święty Mikołaj i Mikołaj. Dawno, dawno temu, w bardzo ciepłym kraju nad morzem, mieszkał z rodzicami mały chłopiec. Na imię miał Mikołaj. Mikołaj był bardzo szczęśliwym chłopcem. Lubił się bawić z dzieciakami, lubił spacerować i przyglądać się wszystkiemu dookoła. Kiedy zrobił coś dobrego, mama bardzo go chwaliła, a tata mocno przytulał. Czasami jednak Mikołaj bywał smutny, zwłaszcza wtedy, gdy widział, że ktoś inny ma smutną minę. Dlaczego córki sąsiada płaczą? Zapytał kiedyś Mikołaj mamę. Przechodziłem obok ich domu i widziałem, że są smutne. Nasz sąsiad jest biedny. Jego córki martwią się, że nie będą mogły wyjść za mąż, wyjaśniła mama. Obraz dziewcząt, którym tak gęsto po policzkach płynęły łzy, nie dawał Mikołajowi spokoju. Zaczął się zastanawiać, co mógłby zrobić, by wygonić smutek z domu sąsiada. Wreszcie wpadł na pewien pomysł. Tego dnia świeciło piękne słońce, a dziewczyny jak zwykle krzątały się po domu. Mały Mikołaj wiedział, że nie wezmą od niego pieniędzy, że musi pomóc im pokryjomu. Zakradł się więc cichutko do domu sąsiada i przez otwarte okno wrzucił do środka 3 sakiewki ze złotem, bo sąsiad miał 3 córki. Niedługo potem odbyły się 3 wspaniałe zaślubiny. Mikołaj był bardzo szczęśliwy. Niestety, parę lat później w mieście wybuchła epidemia. Jakaś paskudna choroba zabrała Mikołajowi rodziców. Mikołaj nie był już wtedy małym chłopcem, lecz młodzieńcem. Postanowił, że zostanie księdzem i będzie robił to, co lubi najbardziej. Będzie zawsze pomagał innym. Jak tylko mógł. Wspierał tych, którzy tego potrzebowali, rozdał cały swój majątek. Tłumaczył, prosił, modlił się. O jego dobroci i wielkim sercu do dziś krążą legendy. Kiedyś na przykład Mikołaj udał się w podróż statkiem do Jerozolimy. Był już wtedy poważnym biskupem. Nagle rozpętała się na morzu straszliwa burza. Statek zaczął tonąć. Tylko ty możesz nas uratować, biskupie Mikołaju, wołali pasażerowie. Poproś Boga o pomoc, on ciebie wysłucha, błagali. I burza odeszła. Morze uspokoiło się, zaświeciło słońce, i pielgrzymi cali i zdrowi dotarli do celu swej podróży. Innym razem biskup Mikołaj, którego zaczęto nazywać już świętym, uratował życie 3 młodym złodziejaszkom. Wiedział, jak bardzo żałują, że kradli, i wyprosił cesarza, by darował im życie. Święty Mikołaj biskup żył wiele, wiele lat temu. Ale przecież dzieci wciąż znajdują prezenty pod poduszką czy pod choinką. To kto je tam układa, skoro biskupa już nie ma? Przecież ktoś w nocy zostawia je pod naszą choinką i w dodatku pod cioci choinką też zostawia dla nas jakieś drobiazgi. A no i pod babci choinką też. Ponoć ten Mikołaj, od którego dzieci co roku dostają prezenty, to wesoły, dobroduszny staruszek. I podobno nie mieszka w ciepłych krajach jak biskup, lecz gdzieś daleko na północy, w zimnej Laponii. I porusza się saniami zaprzężonymi w renifery. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo. Chyba nikt go nigdy nie widział. Widocznie Mikołaj woli pozostać anonimowy. Przecież tak jak ów biskup przed laty, podrzuca dzieciom prezenty pokryjomu. I tak jak biskup, niczego nie oczekuje w zamian. A, no może, niezupełnie. Dostaje przecież uśmiechy dzieci na całym świecie. Musi być bardzo szczęśliwy.